Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na Ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Przyjdź <laughs> Duchu Święty, <laughs> przez umiłowane serca Maryi, abyśmy modlili się całym sercem, przebaczając wszystkim. Abyśmy modlili się tak jak Jezus, tak jak Maria. Mario, Matko modlitwy, matko modlących się sercem, matko miłujących Twojego Syna ukrzyżowanego, módl się za nami. Maria, Maria, szamalach, haenun, adonaj, adonaj, matchotulachenu, adonaj, adonaj. I znowu wraca tekst o modlitwie Pańskiej, o modlitwie Jezusowej. Uczniowie proszą Pana, by On nauczył ich modlitwy. Paryzeusze uczą swoich uczniów, Jan nauczył swoich, ale wynikało jeszcze z tego, że Pan jeszcze nie nauczył swoich uczniów, jak mają się modlić, tak jak On, tak jak Mistrz, nauczyciel, pragnęli modlić się podobnie jak on, a właściwie tak samo, jak On. Więc dlatego Pan powiedział do nich naukę o modlitwie, jaką zachować postawę, na pewno nie być gadatywym jak poganie, bo oni tylko dużo słów wymawiają, które często nie rozumieją i które często są puste, a nawet głupie, bo dotyczą spraw tylko ziemskich i zmysłowych. Oni proszą o realizację swoich pogańskich, bezbożnych celów, które w niczym się Bogu nie podobają. Dlatego nie będą wysłuchani, bo przecież nie wołają do Boga, ale do bożków, czyli do demonów. Więc na modlitwie możemy oczywiście wiele słów powiedzieć z miłością, skupieniu, świadomi tego, że modlimy się do Boga w Trójcy Jedynego, że modlimy się również do Maryi, że wzywamy stanistwa Aniołów i Świętych. Ale w tym nie ma pogańskiej gadatliwości. Nawet jeżeli wiele słów mówimy, to spragnienie, aby ciągle wołać do naszego Boga, ale także pragniemy się modlić w ciszy, kontemplacji, kontemplacja miłości Jezusa Ukrzyżowanego. Czy wpatrywać się po prostu w naszego Pana, obecnego w Monstrancji, czy obecnego na krzyżu, szczególnie w Wielkim Poście, czy w innych świętych wizerunkach, aby być przez to z Nim blisko, poprzez wołanie serca, Wołanie całym sercem, sercem skruszonym i pokornym, którym Bóg nie gardzi. Więc takie serce, modlitwa takich ludzi będzie wysłuchana. Pan będzie miał wzgląd na modlitwę swoich dzieci, swoich uczniów. A do tamtych, mówi Pan, do pogan, nie bądźcie podobni w niczym. Czyli tutaj jest całkowite odrzucenie pogańskiego stylu życia, pogańskich modlitw, które Wiemy, że nic nie dają, a nawet mogą Boga obrażać. Mogą czasem, nie, nie tylko czasem, często obrażać, bo jeżeli nie są skierowane przecież do Boga, i w tych prośbach jest wszystko to, co przeciwne jest Bogu, no to na pewno Boga to obraża. Więc nie, moc, nie bądźmy podobni do takich ludzi, ale bądźmy mocni miłością na modlitwie, silni wiarą, niezachwiani nadzieją. To jest modlitwa chrześcijan, uczniów Chrystusa, którzy Go we wszystkim naśladują. Bo przecież Pan tak modlił się do swojego Ojca Niebieskiego, pełen miłości, pokory i czci, całkowitym zawierzeniu i ufności woli Ojca, oddając się całkowicie Jego ojcowskim dłoniom. Tak przez całe życie czynił, nawet na krzyżu, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, moje ciało i wszystko. Więc mamy się modlić do Ojca miłości, światłości, miłosierdzia, łaskawego, łagodnego, ale także przecież sprawiedliwego i świętego, wiedząc, że zanim poprosimy Ojca, Ojciec wie, o co go poprosimy, i często zanim go poprosimy, już spełnia nasze prośby, które dopiero chcemy wyrazić słowami. I mamy się modlić prosto, bo przecież rzeczywiście modlitwa Pańska wydaje się nawet może, za krótka, byśmy może nawet chcieli powiedzieć: Panie, dlaczego aż ta krótka modlitwa? Powinieneś więcej modić nam dać, żebyśmy je powtarzali. A Pan Jezus nauczył jednej krótkiej modlitwy skierowanej do Ojca swojego i naszego, do Boga swojego i Boga naszego, którą chrześcijanie, katolicy powtarzają od dwóch tysięcy lat, miliony czy miliardy ludzi już wymówiło to modlitwę jeszcze kolejne miliony, a może nawet miliardy też będą wymawiać to modlitwę do Ojca. W dzień i w nocy nieustannie wołają ludzie na całej ziemi do Boga Ojca. Może my przestaniemy odmawiać tą modlitwę Ojcze Nasz, ale na różnych miejscach, choćby tutaj w okolicy, czy naszej ojczyzny, czy świata ciągle ktoś modli się do Ojca. My skończymy, tam ci skończą, a kolejni rozpoczną. Więc nieustannie ludzie we dnie i w nocy wierzący wołają do Boga Ojca. To jest też niezwykłe i piękne, że cały czas jest modlitwa do Ojca, do naszego Ojca. Więc Pan poleca: tak się módlcie. Czy módlcie się jako wspólnota wiary, jako wspólnota uczniów. Bo tutaj. Mamy się modlić właśnie w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli my, do naszego Ojca, Ojcze nasz, nie mówimy Ojcze Mój, chociaż oczywiście też możemy, jeżeli chodzi o modlitwę do Ojca, też modlić się tak, Ojcze mój. Ale chodzi o tą modlitwę, że w tej modlitwie mamy się modlić razem. Chociaż może ktoś modlić się w domu swoim albo w sercu się modli nikt go nie słyszy sam się modli tak na zewnątrz, tak oczywiście wewnętrznie nikogo przy nim nie ma ale przecież on duchowo łączy się ze wszystkimi ludźmi modlącymi się więc jest to modlitwa wspólnoty całego kościoła jednego, świętego katolickiego, apostolskiego więc modlimy się razem ale właśnie również dobrze jest modlić się w pierwszej osobie więc można modlić się i tak, bo też to proponuję i czasem też tak się modlę, eee, właśnie tak prosząc Boga. Ojcze nasz, ale także Ojcze mój, Ojcze Jezusa, Ojcze miłosierdzia, cudowny i wspaniały, niebieski, miłosierny Panie, który jesteś Bogiem naszym, jesteś Bogiem moim, który przez Jezusa dałeś mi życie. Który jesteś w niebie, mieszkasz w światłości niedostępnej, tam, gdzie nieustannie aniołowie i święci wielbią Ciebie. Wielbią Twoje święte, piękne imię. Bo jesteś Bogiem naszym, bo jesteś święty, 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 tak aniołowie wołają do Ciebie, ojcze. Niech przyjdzie Twoje królestwo niebieskie, niech będzie w nas. Niech będzie królestwo życia, królestwo Twojego syna, królestwo, w którym będziemy szczęśliwi. Niech przyjdzie Twoje królestwo także do mnie, bo chcę uwielbiać Ciebie i Twoje imię i wysławiać Ciebie za dar królestwa we mnie. Niech Twoje królestwo będzie budowane w sercach ludzi na całej ziemi. Niech Twoja wola, Ojcze, spełnia się na ziemi, we wszystkich ludziach. W moim sercu w moim życiu twoja święta wola pełna miłosierdzia dla mnie niech się wypełnia tak jak w niebie jest wypełniana przez aniołów i wszystkich zbawionych przez Maryję dziewicę niech twoja wola mnie uświęci Wyrzekam się swoją wolę swojej woli aby wypełniać twoją wolę naszego chleba powszedniego Czyli ciało i krew Twojego Syna. Każdego dnia proszę, abyśmy mogli spożyć Baranka Bożego, Twojego umiłowanego Syna, abym i ja każdego dnia mógł się karmić Barankiem Miłości i Światła Jezusem, Twoim synem tym pokarmem na życie wieczne. I chroń mnie od pokarmu demonicznego tego świata od duchowej wieprzowiny grzechu i zła. I proszę, daj mi, ojcze, i daj nam wszystkim łaskę przebaczania, abyśmy nie chowali zemsty, nie przeklinali, nie, nie, nie nienawidzili, ale przebaczali z serca wszystkim wszystko, tak jak Jezus na krzyżu. Abyś i Ty nam mógł, ojcze, wybaczyć wszystkie nasze liczne grzechy, zaniedbania i błędy, abyś i mnie, ojcze, wszystko wybaczył. Bo proszę Ciebie o to pokornie, ulituj się nade mną. Bądź litościwy dla mnie, grzesznika. Określ mi swoją miłość i miłosierdzie. I Ojcze, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie dopuść, abym i ja uległ pokusie. Ale zawsze był poddany Twoim świętym natchnieniom, które w Duchu Świętym przekazujesz mnie. Abym zawsze był posłuszny Duchowi Świętemu. Abym był wsparty modlitwami aniołów. Abym nigdy nie ulegał pokusie, do buntu i nieposłuszeństwa względem Ciebie, Ojcze, aby nie ulegał pysze i różnym porządliwościom, ale pragnął tego, czego Ty pragniesz. I zachowaj nas od złego, Ojcze. Zachowaj każdego, kto błaga Ciebie od, szat od mocy szatana, piekła. Zachowaj od wszelkiego zła i grzechu, także i mnie, abym był zawsze w Duchu Świętym. Abym nigdy nie był pod panowaniem zła, ale żeby zawsze królował we mnie Jezus, aby Duch święty mnie prowadził. Oddaję się Tobie, Ojcze, Twojemu synowi i duchowi świętemu. Chwała Tobie, Boże, w Trójcy Jedyny. Chwała Tobie, mój wspaniały Ojcze, który dałeś mi życie, które mnie stworzyłeś przez Twojego syna w Duchu Świętym i to życie dasz mi na wieki w sobie, w Jezusie. I w Duchu Świętym. Amen.